No, jak widzicie, jesteśmy dzisiaj na Stadionie Śląskim. Bieg dla słonia. Dzisiaj będzie mało gadania, dużo roboty. Także pobawimy się przebitkami, dostaniecie jakieś fajne ujęcia z drona. Plan jest taki, mamy godzinę 18.40. Do godziny 20 musimy się wyrobić organizacyjnie, bo o 20 zaczynają się schodzić ludzie. Start biegu o godzinie 22, a będzie co oglądać. Zobaczycie te tysiące światełek. My jesteśmy tutaj 10 albo 11 lat i za każdym razem normalnie radość w serduchu. Hello. Co tam? Przywitaj się. Cześć, dzień dobry, witajcie. Ale głośniej, bo nie ma mikrofonów. Siemanko! Starczy? Starczy. Piękne są. Co tu mamy? Trytytytki, pasy i dużo medali. Dobre rzeczy. Co ty gadasz? No, jak będziesz grzeczny, to kurde. Ciciela cię może poczęstuje. No, śmiało, tylko ona jest pewnie przyklejona trochę do papieru. Ela co roku nas czymś. W zeszłym roku były serniczki bodajże. Tak, pamiętam, właśnie nie umiałam sobie przypomnieć, co było. Do tego musisz. Ja ci pomogę. Nie, no ręce mi się trzęsą jak patrzysz. Tak? Cześć, widzisz? Pomogę ci, żebyś lepiej trzymał. Cześć, nawet patrz, patrz. Nie, patrz, no, żeby nie było. Jezu, jaki ty jesteś zajebiście dobry. Nie wiem, że to jest dzięki. I wszyscy razem! Jak to dobrze popatrzeć, jak robią. Tak, imię, nazwisko i podpis to jest najważniejsze, nie? I wy numerki, jak zawsze. O, tak, tak. W tym pracować. Bo na słońcu nam będzie za ciebie. Tradycyjnie godzina 19.30, odprawa wolontariuszy. Justynka nawołuje. Jak widać, ja już w pełnej gotowości, dzisiaj foto. Także aparat, z tyłu dron. Tam czeka hulajnoga. Także idziemy posłuchać, co Justyna ma do powiedzenia. Zobaczymy, jakie dzisiaj mamy zadania. Także cicho. Darek idzie na wybieg ze stadionu. Idziesz na punkt, możesz sobie dobrać kogoś do... towarzystwa, jakbyś bardzo chciał. Okej, dobra, czyli w którą stronę? Zostajesz na swoim miejscu i jak oni będą wracać, to ich kierujesz w drugą stronę. Do góry. Nie, do góry, tak? Do czwórki. Także jak widzicie, tak wygląda odprawa. Każdy dostaje zadania do wykonania. Na początku wszyscy skupiają się na biurze zawodów tutaj w tym niebieskim namiocie. To tam właśnie możecie się zapisać. A następnie o odpowiedniej godzinie rozbiegają się po całym Parku Śląskim, żeby zapewnić biegaczom bezpieczeństwo i upewnić się, że każdy pobiegnie tam, gdzie trzeba. Generalnie wszyscy, którzy już odhaczą Meleksa, czyli tutaj kolegę Tomasza, z powrotem. A dziś taki środek lokomocji. Wygrzebałem z garażu starą hulajnogę. Najlepszy środek transportu. Rzucasz w kąt i jesteś mobilny. Ej, tylko po różowych. A tylko po różowych? No. Okej. Okay. Taki challenge, tak? Tylko różowe. Ja też chcę. Ej, zajebiste. Ekipa się powoli schodzi. Tutaj mamy zabezpieczenie medyczne, proszę, żeby nikomu się nic nie stało. Z takich ciekawostek, żeby się ludziom nie nudziło, to tutaj parę przeszkód
wystawia szturm. Taka ekipa fajna. Zobaczcie, tutaj będzie można się powspinać. Tu się przygotowują. Jakieś drabinki, jakieś kulki, sznurki. Jakieś ścianki. Boże, jak to pięknie wygląda w tym zachodzącym słońcu. Proszę, zobaczcie, ekipa ciężko pracuje. Zobaczcie, jak ciężko pracują. Taka ciężka robota na biegu dla słonia. Wziąłbyście do roboty w końcu. No, robię ciężko, nie wiesz, ile to waży? No i zobaczcie, moi drodzy, wybiła godzina 20. Zobaczcie, ile ludzi. Patrzcie, te tłumy. Zobaczcie, jak wszyscy czekali tylko na otwarcie. A i zaraz zobaczycie, jak biuro zawodów będzie ciężko walczyło. Patrzcie, tam zajrzymy, zobaczymy, co tam się dzieje. I ruszyła maszyna. Zobaczcie. Aż się normalnie serducho raduje. Pozostałe osoby oczywiście zapisują się w biurze zawodów, tak jak zawsze. Podpisujecie oświadczenia i czekamy na start. Teraz nie możecie tego zepsuć. Adam, to daj do góry nogami. Teraz musi ci wyjść. Super. Mój tyłek będzie na pierwszym planie. No, oczywiście. Zazwyczaj jest, bo jest strasznie duże. Nieogarnięty jest. No, dawaj, dawaj. Jezus, man. Takie są najlepsze, nie? Hardkorowy making of. Czy wy to widzicie? Wszędzie ludzie. Wszędzie ludzie. Setki, tysiące. Jest klimat. Także dzisiaj będzie dużo fotek. Oj, będzie dzisiaj się działo. Będzie to późna impreza. Ładnie się uśmiechać. No. Szymaneczko? No. Bobo!
startujemy na metę. Patrzcie, tu jest meta. I dalej patrzą na mnie jak na głupka. Także zajebiście. Gratulacje. Jak tam, żono? Fajnie. Fajnie. Mimo tego, że ciężko. Ciężko? Patrzcie, jakie mam piękne medale. Pieskowe. Ale czad. Tak, a ludzkie medale są takie. Proszę bardzo. Proszę, tak. Piękne. I musicie wiedzieć, że to jest samorobione. Tak, to jest samorobione, to jest takie słowo? Handmade'owe. Handmade'owe. Tak. Sami ręcznie robią, wałkują ciasto, wypiekają. Zobaczcie, każdy jest inny. Ten jest okrągły, ten jest kwadratowy. Jak wyszło, tak jest. Także to jest wszystko ręczna robota. Tak. Ale pieskowe i tak są najlepsze. Nie. Czekajcie, pokażemy my się. O, tak. Także tak wyglądamy. Słyszycie, że ja już majaczę, która jest pół do 12. Także ja już trochę majaczę, ale jest fajnie. No, zrobiłem z 800 zdjęć. O, Matko Święta. A to jeszcze nie koniec. Rodzinka Jerzy została uratowana, chciałam powiedzieć. Pół biegu je ratowałam. Fajnie było, polecam. Co my tu robimy? No jak to co? To nasza tradycja. Będziemy grzeszyć. Zawsze po biegu jest mak. Żegnasz się ładnie. Ja się witałem, to ty się pożegnaj. Wiem. No, żeby w tradycji stało się zadość, a geje. No, szybciej, no. No, łykaj. Wcinamy kolację i lecimy do domu. A wy, co? Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. A jak byliście na biegu? Jako wolontariusze albo jako biegacze? To zostawcie komentarz. Dobrze prawią, a ja już nie mam nic do dodania. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.